Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, wojna draftów z X-Slashem. Będzie się działo, turbo długi odcinek, będą emocje. No i moi drodzy, zapraszamy was na obozy właśnie z X-Slashem w te wakacje w lipcu. Piłka nożna plus fifka, zapraszam serdecznie. Linki do obozu oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. No a my startujemy. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. No i dzisiaj wojna draftów z największym specjalistą na polskim YouTubie, na czyli pewno. Z X-Slashem. Witam serdecznie, Olafie. Właśnie mówiłem Oskarowi, że jestem niezregenerowany jeszcze po tym, co ten dzban ostatnio, który dowodu niestety nie bierze ze sobą, jak ci samolotem zrobił, że wziął to, co chciał. Trochę boli mnie psychika jeszcze, ale no zobaczymy. No dobrze, no to zaczynamy formacjami. Pytanie, czy jest u ciebie coś ciekawego? Właśnie teraz patrzę. Uwaga, i? Okej. No ja ci powiem tak. U mnie są cztery super formacje i jedna kiepska, nie? Generalnie. A gdzie jest ta słaba? Ta słaba jest na dwójce. Ale jesteś szczery. Bo to jest bardzo ważne, żeby sobie ufać. Trzeba mieć do siebie zaufanie. To jest dla mnie. No od początku myślę, że ciężko by było kłamać na początku, nie? Okej, no to ja ci powiem, że ja mam dwie gówniane formacje i one są na samym dole. Więc pierwsze trzy są niesamowite. Okej, czyli 1, 2, 3 spoko i 4, 5 słabe. Ja ci zaufam, więc skoro mówisz, że na pozycji numer 2 masz gówno. Nie, oboje wiemy, że tego gówna nie ma. Więc. Kurde, no. Za mało w to gramy, żebym ja tutaj rozpracował jeszcze twój mechanizm. Bierz piątkę. Nie! Bierz czwórkę, bierz czwórkę, bierz czwórkę. Dobra, biorę czwórkę. Ty wybierz w takim razie trójkę. Okej. Okay. I nie zmieniasz w formacjach. Bo to jest 4-3-2, to jest najlepsza formacja z tych wszystkich, to ci mogę powiedzieć. Aha, no to spoko właśnie. Akurat będzie dobra kontra. Okej. Okay. Na moją formację. No dobra, to biorę trójeczkę. Boże, tak patrzę na tych kapitanów i przecież jest lipiec praktycznie. Okej, powiem ci, byku, że jest wybór, z którym mógłbyś mnie usatysfakcjonować. Ach, ten Kueva na lewym skrzydle, 75 ogółem. Jakiś Zidane 97, ale to ten Zidane to do wywalenia akurat. No słucham. No dobra, powiem ci tak. Ja bym wybrał ci trójkę. Nie zgadzam się z tym wyborem, bo to jest Zidane i ja bym jeszcze dorzucił jeden wybór do tego. I ja też, jak ty weźmiesz mi dwa, to ja ci wezmę dwie. Co ty na to? Znaczy, Zidane jest na trójce, ale jest jeszcze, ja nie chcę Zidana. Zidane jest gównem. Okej. Okay. Dobra. No to ty mi też wybierz jedną. Ale ja ci wybiorę dwie, jak ty mi wybierzesz dwie? Okej, okay, spośród tych dwóch możemy wybrać? Tak. Okej. Okay. To ja ci wybieram w takim razie... Tą trójkę chcesz, czy nie? W końcu. To znaczy, to jest Zidane. No możesz zmienić tą trójkę na dwa inne numery, możesz dodać no do tej trójki, dobra, nie ma dobra. Problemu. To niech będzie jedynka i dwójka. I teraz ty mi dwa numery podaj. Okej. Okay. Jedynka i dwójka, a ty sobie weź pięć, bo nie interesują mnie twoje pragnienia. Miałem być dwa numery. To naprawdę, człowieku. To znaczy, myślałem, że trochę lepiej rozegrasz z tymi numerami, bo zmieniłeś na dwa gorsze gówniane wybory. Ale nie, no ty bierz sobie piątkę, to tam, dobra, nie rozpędzaj się z dwoma. No to nie będę się rozpędzał, wybieram. Co ty myślisz, że my tu przyjacielami jesteśmy? Że to rozkręca. Okej, okay, no to lecimy dalej. Christian Benteke! Błagam cię! Błagam cię, weź mi Benteke! Dobra, to weź sobie tego Benteke. Mogę wziąć Benteke? Tak. I nawet nie musisz numeru podawać, tak? No po prostu, no czekaj, bo już nie wiem. No ja mam Benteke, no w sensie wiesz. No powiem ci tak, u mnie też jest w ogóle 5 kart złotych, więc to u mnie bez historii możesz wybrać numer, tak sobie naprawdę. Nie, dwójki nie, weź sobie czwórkę. Dobra, u mnie jest bez historii, no to jak u ciebie ten Benteke, no to też sobie strzelimy po prostu w jakąś czwórkę i lecimy dalej. I nie zmieniasz czwóreczki. Nie, już wybierz ten. Benteke jest na trójce, będę szczery. A, ale ty tym Benteke będziesz im zwrzutek strzelał, ja nie lubię zwrzutek tracić goli. Ale Benteke to jest, wiesz, ty tracisz bramkę, ale jednocześnie twoje serce nie krwawi, bo czujesz te wspomnienia z FIFA 14, wiesz co chodzi? Nie, weź czwórkę. Dobra. To trzeba będzie wyciąć. Dobra, to leci trzeci wybór. O Jezus Maria, aż mi się wierzyć nie chce, że to jest draft podczas toców. Wolałbyś czwórkę albo dwójkę? Bo 1-3-5 to już w ogóle zapomnij, bo nimi nie zagrasz. Wiesz co? 4 chyba.
Weź sobie tam. No wiadomo, no bo ja wiem, że nie będziesz ani dwójki, ani czwórki. No jeden. No ja mam szrot totalny, nie? Wszystko. No dobra. Tak, to weź sobie jedynkę tak samo od razu. Dobra. O Boże, wybrałeś mi jeszcze najgorszego z najgorszych. Ja mam pink, mam z kim najwyżej oceniony jest 78. Dobra, teraz jest u mnie lepiej. Powiem ci tak, ja trzymam w ręku białą chusteczkę. Tak. I jeśli zgadniesz, jakiego ona jest koloru, to wezmę ci to, co chcesz. Co ty na to? Czyli biały. Ostatecznie biały? Tak. Nie, to jest żółta w zielone kropki. Ja bym w Argentynie sobie taką kupiłem, oni mają inne nazwy, dlatego weź sobie jeden albo cztery, nad tym się waham. O Boże. Wolałbyś jedynkę czy czwórkę? Wolałbym piątkę. Kurde no, a kto to jest ta piątka? Szybki jest chociaż? 85 tempa. Oj, no to może być jakiś Koulibaly, wiesz co chodzi, nie? No nie mogę ci wziąć Koulibalego. Dwa sobie weź. No dobra, to wybieram dwójkę. Ja mam gówno. Tak, czyli wybierać po prostu... No to weź piątkę. No każdy jest beznadziejny, dwa dnia ma co tam. Okej, okay, dobra. To lecimy dalej. Nie no, hit. Powiem ci od początku do końca co mam. Na jedynce Nakata, potem jest Pessina, Royce i ostatnich dwóch to jest Ward, Prowse, Inform i Dani Olmo ostatni. Aha, no to weź sobie Daniego Olmo. Czyli, czyli czwórkę. Piątka, to jest Dani Olmo. Okej, okay. A ja w ogóle się pomyliłem, bo spojrzałem od prawej do lewej, nie od lewej do prawej. Czyli okay, tam czwórkę wraz, tak? Tak, tak. Piątkę! No. Masz tutaj jakąś dwubiegunowość? Przepraszam, ja słyszałem czwórkę, teraz piątkę, która trzeba do psychiatry, trzeba się wybrać. Czyli tam piątkę, tak? Tak, piątkę. Dobra, na razie. No to teraz u mnie jest Belaili, Godwin, Spinazzola, Iwonasec i Galeno. No a Galeno ostatni jest? Tak, tak. Zaufam ci, weź piątkę. Dobra. Proszę, coś dobrego. Nie, czy to jest FIFA 18, że ja dostaję Bakayoko? Nie no, hit. 5 non-rare'ów mam. Serio? No dobra, to wybierz sobie kogo tam chcesz. Ja, dzięki. Wezmę Bakayoko dla memu, wezmę Bakayoko. Dobra. A co u mnie robimy ciekawego? A może chcesz zrobić teraz eliminację, co ty na to? Dobra, możemy. Kto pierwszy eliminuje? Ja pierwszy. Okej. Okay. Słucham. To usuwam jedynkę. Po co ja gram w to? I właśnie chodzi o to, że w to nie można grać regularnie, bo to jest gówno, a nie, to nie jest zabawa, no. Masz 20% szans. Dobra, nie zmotowałem się chyba. Eliminowałeś tą piątkę, tak? Jedynkę. A, no super. No cztery. Dobra. To ja dwójkę. Okej. Okay. Eliminujemy 3, bierzemy 5. Dobra, a czy mogę zmienić teraz? No, na pewno, kurde, przy eliminacjach, okej. Okay. Jasne. W następnym wyborze ci na pewno zmienię. Może ten sam piłkarz pojawi się na tym samej pozycji, jak będzie o szczęście. Czyli bierzemy czwórkę, tak? Ostatecznie. No nie, no piątkę, no jak eliminacja. Piątka, dobra. Okej, okay. No dobra. To kolejny wybór. No ja mam szrot. Nie wiem, o Jezus Maria, mamy też jest. To dam ci no dobra, może dam ci cztery opcje. Dobra. Możesz sobie wziąć piątkę na cztery różne sposoby. Możesz wziąć łokciem, kolanem, czołem, jak chcesz. Dobra. Idę. Wziąłem piątkę łokciem. To ty weź sobie... Powiedz, jaką kartę ci wybrać z trzech numerków. Podajesz mi trzy numery i... Coś, ja mam ci podać trzy numery, które bym chciał? Które chcesz, tak. Ale tak, ja nie chcę żadnego z tych zawodników. Znaczy, no... Moim największym marzeniem jest czwórka. Mhm. Ale jedynka też jest okej. No jeszcze jeden? Aha, no to piątka. Dobra, no to weź tam jedynkę. Jedynkę i nie zmieniasz tej jedyneczki.
na piątkę zmieniam. O, to jest jeszcze lepszy wybór. Gdybyś wziął czwórkę, to w ogóle byś nie wszedł. To jest taki obrońca, który sprawia, że on ma takie pole siłowe i you shall not pass, jak Gandalf. Rozumiesz, to on jest za szybki. Czyli piątka. Dobra. Tak, piątka. Na czwórce był Dante, który nie umie biegać. No panie. Ten draft jest beznadziejny, ja wie. O! U mnie jest teraz ciekawie. A jaka pozycja? Jest... i są trzy super karty, generalnie. Czemu ja dostaję fajne karty na lewą obronę, która mnie nie interesuje? Na SO, ojej, to jest... Może być... To nie chciałbym, żeby to był Van Dijk, nie chciałbym, żeby to był Maldini, nie chciałbym, żeby to był Varane. Okej, no to powiem ci, że dwie karty, które wymieniłeś, się zgadzają. To dwa było takie przekonujące, ale nie przekonujące, że ktoś tam jest, tylko przekonujące, że jest gówno i wydaje mi się, że na dwójce nikogo nie ma. Bo ty z takim strachem to powiedziałeś. To nie było takie dwa pewne, to były tylko dwa, ale jakbyś tylko miał 17 lat, czy jeszcze nie jesteś niedoświadczony, nie wiem po co ja taką historię opowiadam. Weź te dwa. Nie! Nie! Nie wziąłeś dwójki chyba. Nie, jeszcze czekam. No, to teraz sobie to, weź. To wybierzemy? Teraz już sobie No nie można tak robić. No, teraz już sobie weź. A wiesz, czy powiedziałem dwójkę, bo u mnie dwójka też jest najlepszym zawodnikiem. Tak? No to weź sobie też tam dwójkę. I nie zmieniasz, ta? No wybierz sobie, jak najlepsza. Znaczy, jedynka jest jeszcze okej, okay, ta, nawet ta piątka też jest okej, okay, ale dwójka jest drugim najlepszym wyborem z tych pięciu. To... Wolałbyś dwójkę, czy kogoś z jedynki lub piątki? Marzyłbym o jedynce albo trójce. Marzyłbym. To jest w ogóle marzenie takie, jak... Dzisiaj latem bym się spytał, to by było moje marzenie w tym wyborze. No to dawaj trójeczkę. Trójeczka, tak. I nie zmieniasz tego wyboru. Nie, no jak marzenia. Chociaż zgranie dał. Kurde, no, nie rozegrałem tego dobrze. Dobra, dawaj dalej. O Jezu, dobra, u mnie bez historii, więc możesz powiedzieć byle co. To będę miły i weź sobie stary 1, 4 i 5. Taki jestem. 1, 4, 5. Ja mam prawego obrońcę i każdy jest do tarcia szanu. No to też weź sobie tam dwójkę lub trójkę. Piątka mi zgranie da lepsze. No to weź czwórkę już. Tak, czwórkę i nie zmieniasz tej czwórki. W drafcie nie jest potrzebne, więc czwórka. Ale chwila, przepraszam, przecież ty powiedziałeś, że 2 i 3 i nagle zmieniliśmy na jedną opcję. Jezus, to jest niesprawiedliwe. No jak piątkę chciałeś. No, do zgrania piątkę. Piątka to jest najgorsza karta z wszystkich, ale ma połączenie z moim zawodnikiem z Uzbekistanu na ataku. No to kompromis zróbmy. Ani mój, ani twój, czyli taki neutralna czwórka. I z Hakimim, Timo Neuer. Ale było blisko. Jaka pozycja? SO teraz u mnie. SO. Jest coś fajny też, czy skip? Nie, 5 z rerów. No to pierwszy z brzegu, dwójka. Dobra. Okej, okay. U ciebie w takim razie bramkarz. Coś ciekawego? Bramkarz. A coś każdy... ciekawego? O, Gikiewicz, mam Polaka rodaka. Okej, okay. Jakiś ciekawy jest bramkarz czy nie? No Gikiewicz. No to niech będzie numer 4. Numer 4. No. Zobacz tylko ile ma wzrostu. Nie doskakuje do poprzeczki, zmień go. Dobra, niech będzie 3. No, to jest Polak rodak, no. No i cyk. No dobra. Tylko... To teraz u mnie bramkarz będzie i też jest Polak. Na której pozycji? Na jednej z pięciu. No. Nie musisz podpowiadać. Patriotycznie możesz wziąć. Dwójeczka to jest Polak? Nie. A trójeczka? Też nie. A czwóreczka? I zaraz będziesz wiedział, gdzie jest kto. A czwóreczka? No jest na 1, 4 lub 5 no Polak. No i zawahałeś się przy czwórce i bierz czwórkę, bo Polak ci raczej zgrania nie da. No to nie jest Polak, no ale dobra. Dobra, u mnie teraz ja zaczynam od rezerwy. Ja tak samo. Coś jest nie tak z tym draftem, ty. No jest nie halo. No dobra, u mnie bez historii tak naprawdę, ale dobra, teraz chyba ja tobie mówię. To nie wiem, wybierz sobie jedynkę. No nie mam o kogo walczyć totalnie. No.
W ogóle to jest niesamowite, że jest maj, a dalej nie możesz zagrać na przykład lewym LWB na LB, nie możesz zagrać, nie? Nie możesz, po prostu jak on stary idzie na lewą obronę, to on nie wie co się dzieje, a jak masz CDM na CM, to też stary, on w ogóle biegnie poza stadion, wybiega na inną ulicę. Tempe... No, dobra, już nie mogę, nie można tutaj ad persona do Electronic Arts, ale co za tempe dzidy, nie? Dobra, to jeden. Też sobie weź jeden, jak bardzo chcesz. Dobra, nie bierz jedynki. Oj, wybrałem już, ale to no i dobra. Tak jest Polak. To teraz za kary powinieneś mi wziąć wszystkich? Nie, każdy jest głównym znowu. Dobra, weź dwójkę. Ostatecznie, tak? Ja. Tak. A ty mi kogo wybierasz? Dalej ci wezmę ten sam numer, co ty mi wziąłeś. Bo bardzo lubisz tak. Mi się wydaje, że za pierwszym razem mógł ci dobrze trafić, ale teraz na pewno sobie chciałeś wykluczyć tą dwójkę i nie spodziewałeś się tego, że ja powiem to za ten sam numer. No, a okay. Widzisz, to jest doświadczenie. Już. Dzięki. Mam draft gorszy niż gówno i ja czyli daj mi chociaż ze dwie opcje, bo się zżygam, jak na to patrzę. O, dobra, biorę tą dwójkę. Myślałem, że coś zmienisz, miałem nadzieję. Był najgorszy. Oj, dobra, to ty weź teraz sobie trójkę może. No daj mi chociaż jeszcze jedną, to ci wezmę dwie. No to najpierw ty mi powiedz te dwie, to wtedy pójdziemy w to. A jak? Czy będzie ok, jak ci wezmę czwórkę albo piątkę? Kiepsko. Dwie najgorsze. Wybrałeś. No to weź sobie te dwie karty. Dobra, to my zostaniemy u ciebie przy trójce. I nie bierzesz innego numeru? Nie, zostanie trójka już. Ale jeden byś mógł, bo wiesz, bo to jest tak, że... No chyba, że ty u mnie zmienisz jeszcze. Okej, no tak, ale tam czwórkę i piątkę. Wydaje mi się, że nawet jakbym zmienił, to i tak byś mi powiedział jeden numer. Chyba, że... No bo ja ci będę szczery, no, mam tutaj tego, mam sakę złotego na jedynce, a na dwójce mam gościa, którym mam Nilmara z FIFA 20, kurde. To znaczy wiesz, no... Dobra, to weź te 4 albo 5 w dupie mam twoje kurde. No dobra, to no, zostań przy tym. Czyli ja mam zostać przy jedynce. Nie, przy trójce. Jak? Przecież nie powiedziałeś trójki, no, gdzieś trzy, dwójkę. Trzy. Nie, 3. Powiedziałeś piątkę. Nie powiedziałem. Jakie 3, 7, 12, lala, 1500, jaki był numer? 3. Mówiłem 3 na 100% i tej trójki się trzymamy. I jeszcze możesz zmienić u mnie tą czwórkę i piątkę. No okej, już się zmieniam. No już. Możemy poczekać. Czekaj, który jest, to mamy jeszcze trochę do północy. Dobra, to weź trójkę. Teraz trójkę? Tak. I ostatecznie, da? Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę. Będę dla ciebie miły teraz. Jaki chcesz numer, to ci go wezmę. Okej, już znam to. No to. No to i tak bez historii. Ale 3. 3 byś chciał, no dobra, to weź 2. Dobra, dzięki. No ja. Mam jedną opcję, może. No, no jaki numer byś chciał? Marzę o trójce. Marzysz o trójce, weź sobie trójkę. Nie, no żartuję. Dziękuję bardzo. Czyli brać trójkę, tak? Tak. Ale stary, na piątce. Nie, no już. On jeszcze. Ja nie wiedziałem, że on wyszedł, ty! Nie no, dawaj już tam. Co to jest za karta? Flashback! Chyba nie mam pomysłu nawet. Zmęczony psychicznie. U mnie bez historii, więc też byle co wybierz, bo 5 numerów. A czekaj, bo nie wzięliśmy jeszcze numeru. No 3. No tak, ale to poprzednim, teraz mam nowy. Nie, no ale to teraz też biorę 3, ja się powtarzam. No to w tamtym wziąłem 3, chodzi o ten. Tak, no teraz też weź 3. Zrzekam się zaraz, jakie to są nieudacznicy tutaj na tej ławce. Masz kogoś fajnego? Nie, 5 numererów. No to jedyneczka. Nie, piąteczka. Dobra. No ale dramat leci. Okej. Okay. No, to jeden by się przydał. Może dwóch. To dawaj eliminację robimy u ciebie. Kto pierwszy? Ale ja zostanę teraz. Dobra. Czekaj, zobaczcie, czy ktoś tutaj... Nie, oni się nie przydadzą. To eliminuję dwa. Dobra, to ja usuwam jedynkę. Pięć. Jeden, dwa, pięć i...
3, więc wybierz 4. O nie, no przecież to jest przesada. Ale śrot. Dobra, co robimy u mnie? Ja bym powtórzył tę eliminację. Okej. Okay. To teraz ty zacznij. Dobrze, ja usuwam... jedynka. No, jest lepiej. 4. 3. 2, bierzemy 5. No jest okej. Okej. Ten placek się nie połączy, ja pierwońska. Ale to jest idiotyczne. Dobra. O, stary, to jest ciekawa karta w sumie. Chciałem nią zagrać, ale znając życie nie zagram. Chciałbym więcej zgrania, ty. Dobra, to zajmijmy się tobą. U mnie jest tylko De Bruyne na początku, reszta to jest szrotem. To zagrajmy w 50%, czyli podaj dwie karty, ja ci wybiorę jedną z tych dwóch. 50-50. No to... Każdy jest beznadziejny. Czwórka albo jedynka. To niech będzie jedynka. Dobra. To teraz ty zagraj sobie w 50%. Dobra, to niech będzie dwójka i trójka. Okej. Okay. To weź sobie jeden, ponieważ jak dobrze wiesz, w dupie mam twoje pragnienia. Ale teraz możemy się zabawić w tym następnym wyborze! Nie! Bo grywnie jest okej, okay, no! O ty parówko jedna, nie! Teraz no możemy widzę. Się zabawić tutaj. No. Pędzi tak, no! Żaden z nich nie da zgrania, bo ta gra jest złomna. Ale ktoś może wnieść jakość. Czy też masz kogoś dobrego? Nie, u mnie jest 5 plasków teraz. To weź sobie wszystkich. Nie! Nie, 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 nie ufam ci. Nie, nie, dalej mi się wydaje, że mógłbyś zagrać. No. Weź sobie 2 i weź sobie następny wybór i wtedy możemy się dogadać. Ale ty mi powiesz potem, że coś oprócz tych dwóch, więc czekaj to. To ich będzie 1 i 2. U mnie. Nie no, w sensie ty u mnie, tak? Nie no, u mnie będzie 1 i 2. Nie, ty mówiłeś u mnie, jakie karty mam usunąć. Czy to u ciebie mówimy na razie? Nie no, nie no, powiedziałeś teraz, że 1 i 2 mam wziąć. Nie, nie, nie. Tak? Nie. No, myślałem, że chodzi o moją kartę. Ty weź sobie 2, ja mam w dupie twoje pragnienia. A, no dobra, no to ty weź sobie 4. Patryka Vieira mam wziąć! No przecież to jest 93! Śmiało. Mam klikać. Tak, klikamy. Jeszcze nie kliknąłem, jeszcze nie kliknąłem. Ja możesz zmienić. Na piątce mam 75 Mirandę. Już za późno. Za późno. Tak. Ten Miranda jest takim gównem. A ten Vieira 93 fizyczne, brać go. Dawaj 4, dawaj 4. Na czwórce, tak? Tak, 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 tak. No dobra. Okay. Chyba gorzej. Dobra. Okej, okay, no to co? No ja tutaj już chyba za wiele nie mam do... No właśnie, ale w środ. No mnie też bez historii. To dwa ja też. Dobra. Ty weź sobie... Podaj dwa numery, jakie chcesz. Nikogo. To weź jedynkę. Dzięki. Najgorszego z tych 5 ludzi. Ja u mnie no rary dosłownie, więc... No ja mam... No co to są za wybory? No to weź 2. Znowu, albo nie, weź sobie 5. Dobra. Ciebie coś ciekawego, czy nie? Ciężko to nazwać czymś ciekawym. Okej, okay, to weź sobie trójeczkę na środku. I ostatecznie, no. Tak jest. Boże, no nie jest ciekawe. No, jest bardzo źle u mnie. Ja mam bramkarza. Ja, kolejny Polak rodak! U mnie czwóreczka by oddała na bramce, albo dwójeczka. Który z tych dwóch? Albo jedyneczka też jest okej. Okay. A u ciebie, który jest fajny? Możemy się wymienić. No. Że, a to ty byś kogo chciał? Ja bym chciał... ja bym chciał... jedynkę albo piątkę. To wziąłbym... Jakby policzyłbym z tego średnią i wziął średnią arytmetyczną i wziął trójkę. No, to tak właśnie coś czułem, że będzie. A ty mówisz jakie numery? No marzę o czwórce, jedynce i piątce. Magia to jest.
Czwórka przede wszystkim. Na bramce, on nic nie wpuszcza, nic. To ty weźmiesz czwórkę, a wtedy ja jedynkę? Nie, ja przeżyję bez tej czwórki. Ty nie bierzesz jedynki. Ty bierzesz numer, którym ci powiedziałem, bierzesz trójkę. Czyli piąt, nie, mówię się pięć. Nie, policzę 5 plus 1 podzielić na 2 równa się 3. Ja pamiętam. Ja jakbym miał 48 draftów mniej, to może wtedy, ale... Dobra, bierz tą czwórkę. Dobra. Nie da się wybrać dobrej karty z tobą. Nie da. No za mocny jest to. Za mocny. Kurde, to ja tak mam, że niektórzy mają zgranie, a niektórzy go nie mają w ogóle. U mnie nie jest tak, że wiesz, 1 czy 2, u mnie jest albo 3, albo 0. Dobra, to u mnie na koniec jest bez historii, a u ciebie jest jakaś historia spisana? Nie. To wybierz sobie piątkę. No nie, już nic nie mam, ja tylko coach mi został. A, okej, to mi jeszcze zawodnika wybierz od 1 do 5. No to pierwszego z brzegu, czwórkę. Dobra, no i coachu, nie wiem czy coacha też wybieramy, to wybierz. To wybierz mi coacha, którego? Wybierz 3 i teraz u mnie jaki coachu? Którego mam wziąć? Trójkę? Tak. Dobra. I teraz u mnie? Ty weź sobie tego samego, weź jeden. Dobra. Okej, to co, ustawiamy składy i lecimy. No tak. Dobra, no to wbijamy do meczeku i pokaż składzik, pokaż, ten ciekawy. Ale jeszcze mam jedną zmianę mam. A właśnie, jesteś przygotowany. Mam jedną zmianę. No to popatrzmy, co tutaj ciekawego. To niezły Gikiewicz. Okej. Ty pod zgranie trochę poszedłeś. Jest Kantona. Dobra. No, ale jeszcze mam, nie no, mam kogoś, mam. Ale zobaczmy. Ale ja mam trójkę obrońców, nie? Aaaa, jest fajna. Wielokrotnie korzystałem, może nie kiedy chciałem. Ale mam doświadczenie z tym 3-4-1-2. No dobra, to zaczynamy zabawę. Ale mam nadzieję, że spojrzysz... no tak nie można. Mam nadzieję, że spojrzysz na zawodnika, który wejdzie, dobra? Dobra. Musisz się skupić. Bo ja nie chcę, żebyś go przegapił. Bo chcę, żebyś wiedział, że on będzie. Zawsze. Za tobą. Mm-hmm. Nie no, przecież nie będziemy marnować czasu bez tego zawodnika. Kto? Pokaż mi go. Vieira, więc jednak. Dobra, fair play. Ej, no nie musiałeś, dobra. To. A jeszcze z L2 strzelasz? Wiesz co, nie. A może czasem strzelasz. Zależy, wiesz, zależy od humoru, no. No. O, Kluivert, co zaczął tutaj strzelanie. Okej, spokojnie. Nie spodziewałem się tutaj tego triku obrzyganego. Zaczniemy sobie tutaj do Kyle'a Walkera Petersa. A jednak! Tego się nie zapomina. To jest jak z jazdą na rowerze, wiesz? No właśnie. O. Nie. Mamy dużo miejsca, dużo czasu, panowie. Tak jest? Tak? Aha. Brawo! To nie było... To, że wszedłem mu w nogi, to nie oznacza, że to jest faul, dobra? Naprawdę, już nie przesadzaj, Oskar. Nie no, hit teraz. O. Dół potencjał, o. Ale pressing. Kantona! Co? Czemu to strzelił nad bramką? O panie, ma jakoś więcej i słabszej. No. Piątkę może. Oj, Kantona! To nie jest gol? Van Dijk na posterunku. Wiesz, to jest gol. Pusz! Myślałem, że jak powiem pusz, to się bardziej zachęci go do skoku, ale chyba tak nie. Ajaj. Oj, Dybala, lewa noga! I na rzut rożny, tak i ten jest. Placek to broni, jak to 8 metrów od bramki leci, nie? No. Oj, czy tam karnego nie było? Oj, to jest jeszcze szansa tutaj. Zegarek, panie sędzio. Chyba jeszcze będzie jedna akcja. Będzie, tak, będzie. Nie no, faul, wracamy do faulu. Zegarek. Nie! Ty Neandertalczyku spikselowany! Neandertalczyczko w tych czasach! Nie! 0,3 expected goals z tego bramki strzela, nie. Dobrze, brawo. Bo akurat mi zrobiłeś miejsce na 3-2, to postanowiła dziołka, wiesz co, teraz jest idealny moment, żeby zagwizdać. Dobrze.
Myślałem, że ten placek już se postanowi jakąś animację z dupy, żeby to wpuścić. Dobra, trzeba przejść drugą bramkę, żeby ten mecz się rozkręcił. Nie! Nie! Dybala. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ale dupy dałem teraz. Najgorsze, nie mogę na to zwalić, wiesz co chodzi, bo zawsze w FIFA masz tak, że... Ja teraz nawet nie mogę. Ojeju, Wandek, co ty nie biegasz, powiedz? Oj. No i teraz Wandajka nie ma. Oj. Pa, pa, para, para. O, wstawaj, jest wstawaj, ułomie! Nie, on to wybije. Już myślałem, że coś się dostaniesz. Jezus Maria, ale tu... Bakayoko! No kurde, już myślałem, najmniej oczekiwany zawodnik. Ja to celowo to miało być takie ten, dobra. No dobra. Kwadrans do końca. Oj! Oj! 1-2! Nawet nie wiem, kto to strzelił, ty! Kier! To jest ten mój killer pola karnego! Właśnie liczyłem, że on znajdzie się w tym miejscu i w tym czasie. Oj, Van Dijk'a nie ma! To jest ta szansa, bitches! To jest ta szansa! Już wrócił. Jest! O nie. Jest! Bramka 2-2! Fantastyczny comeback, Izrael! Spokojnie, Fernando Morientes! No pięknie. Ale mój błąd. No. Ojeju. Nice. No i to są bramki, a nie jakieś obrzygane, które po tych klikach z dupy. O, ale fajnie, o, odklep mu, super Langa! Super, jak w United! O nie! Nie! Widziałem, nie, gdyby to wpadło, matko boska. O, Jezus, no i dogrywka dla widza. Ale tańczy, ale tańczy! Jezus Maria, jak ta... O nie, no tak nie rób. Tak nie rób. Już nie będzie. Aha. Jezu, nie! Dostań! Spokojnie! Ja przesuwałem się tym bramkarzem, bo wiedziałem, że podasz. O, no, bez sensu w ogóle. A pustą bramkę ale, miałeś. Tak, tak, ale super zagrałeś. Nice, nice, nice. Top, top, top. Antony. O, ale widzisz, to jest w środku, byku! Oj. Eric Cantona. Eric Cantona. Raz albo nie. Zaraz albo nigdy. Spocenie gaming. O. Nie. Ale często karne Dawida, czy nie będą. Ale często chowa wjechała. Jak bardzo szanujesz swoich widzów. No. Aha, i to jest faul! Nic nie ma pa... Aha, to jest faul jeszcze. Graj! Graj! Co ty... Nie. Jest! Ha! Dobra, pewny. Oh. Aha, po co... Nie. Nie zrobiłbyś tego. Tego byś już nie zrobił. Tego byś już nie zrobił. To jest moj... Nie! Kartny? Nie, koniec. Spokojnie. O Boże, kalma. Ale comeback. Fuu, panie kochany, piękny mecz i gratulacje. Cudowny, przepiękny. Ach, fajnie nice. Się grało trójką. To miała ulubiona formacja, dostaję ją 70% czasu zawsze jak gram. No, powiem ci, że ona, jak się nauczysz, jest spoko, nie? A jak się nie nauczysz? Jak się nie nauczysz, to jest problem generalnie. Fajnie jest w obronie, masz, jak przełączysz się na obrońcę, masz dwóch obrońców praktycznie na cały blok defensywny. No, jak tam spresujesz jakimś ten, to masz takie dziury. No ja właśnie też tam przez to tym bokiem tak ładnie wchodziłeś. Ale... Nie no, to ja tam niestety no nie umiem grać tą formacją, ale fajnie, że byłem u ciebie i w końcu ktoś mi wziął grywalną. Jest taki miły, wiesz, miła odbitka. No czasami trzeba, także moi drodzy. Gościem był Olaf, link do Olafa oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Wbijajcie do niego, no i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, no i na razie. Trzymajcie się, papa, cześć.